Co, słucham? Dzień dobry, czy mógłbym zamówić margaritę? Średnią? Wie pan, niestety nie przyjmujemy już zamówień telefonicznych. Proszę spróbować w lokalu. Dobra, ja bym chciał margaritę zamówić. Nie, nie, proszę pana, my już zamówień nie przyjmujemy. Wie pan, Sylwester, składników zabrakło. Wszyscy nagle chcą pizzę. Dzień dobry. Chyba mnie pan potrzebuje, co? Ja pana potrzebuję? A w jakim celu? Co pan, dywany sprzedaje, czy co? Proszę pana, proszę się nie denerwować. Proszę pana, się w ogóle nie denerwuję. A pan sobie siada, jak pan chce. Wspaniale. Kim pan w ogóle jest? Jestem bogiem pizzy. No, no fajnie. Proszę sobie nie żartować, szyderco. Codziennie pomagam głodnym ludziom. No co jeszcze? Powiedziałem wystarczająco. Jestem bogiem pizzy. Co? No to super. To poproszę margaritę. Tyle starczy? Pan nic nie rozumie. Nie potrzebuję pana pieniędzy. Faktycznie, nic nie rozumiem. Proszę mi wytłumaczyć. Pan jest bardzo głodny i chce pan zjeść pizzę. Owszem. To czemu nie jest pan gdzieś, gdzie jest jedzenie? Na jakiejś imprezie? Tam by pana nakarmili. Czemu pan tu sam siedzi? Nie pije Bacardi ze szklanki. Nie wygląda pan na domatora, ani tym bardziej do Omera. Proszę pana, ja nie jestem domatorem, ani tym bardziej dumerem. Tylko nie znam już nikogo. A to, zdaje się, są pana plany na nowy rok, prawda? A co, świtezianka? Ciekawe, ale miał pan wcześniej pracę, prawda? Głośno wszędzie, jasno wszędzie, co to będzie, co to będzie? Głośno wszędzie, jasno wszędzie, co to będzie, co to będzie? Miałem, ale wylali mnie. To znaczy sam zrezygnowałem. Wszystko jedno i to samo. No i co z tą pizzą? Jeśli chce pan pizzę, to musi się pan pożegnać ze swoimi postanowieniami noworocznymi. Nie spełnią się pana żadne życzenia ani plany, ale dostanie pan pizzę. To jak? Jak? Chce pan pizzę? Tak. Pizzę. Na panu sposób prosty, że sprawdzony wśród życiowych burz. Na dobra wszystkich chyba czas najwyższy, o! Czas najwyższy opublikować go już. Zamieni wam życie w złoty sen, uwierzcie mi, siostry. Tak, prosty sposób ten. Życie panu nie głaszcze to się wie, więc my na nich przestańmy wreszcie się żalić.
Chętnie. Jeszcze nikt mi tego nie zaproponował. Ale skoro pan mi tak proponuje, to ja też coś panu zaproponuję. No, to szczęśliwego nowego roku. Jakiego tam szczęśliwego. Smacznego.